Panowie, witamy wszystkich bardzo serdecznie na otwartych zawodach karpiowych na Wygoninie. Jeżeli chodzi o zawody, no to nasze pierwsze na tej wodzie. Zawsze byliśmy organizatorami zawodów na Wildze, Wodna Kraina. Tam robiliśmy Puchar Mazowsza przez 4 edycje chyba, czy 5? 4. Tak, 4 edycje. Jeżeli chodzi o zawodników, mamy 24 zawodników. Ekipy? 24 drużyny. Stanowiska oczywiście, jeżeli chodzi o przeprawowe, czyli mamy od stanowiska numer... Jak jest joker? Ktoś wylosuje jokera, wybiera sobie stanowisko, które chce. Oczywiście z tych, które są na darmowe. Jeszcze więcej trzeba było tego nabrać. Się bawić, to się bawić. Łukasz to ma dobrze, ma ludzi od rozładunku. Paweł, dawaj, dawaj. Dobiegły końca zawody, otwarte mistrzostwa organizowane przez Gang Karp. Cieszymy się, że na zakończeniu jest naprawdę sporo ekip. Uważam, że jest to oddanie szacunku zespołowi, który wygrał. Nie tylko który wygrał, tylko ogólnie tym zawodnikom, którzy zwyciężyli podczas zawodów. Cieszymy się, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, tak jak sobie zakładaliśmy. Wiadomo, prawie. Że prawie, dokładnie, no prawie. Wiadomo, że można byłoby szybciej. Każdy chciał lepiej połowić. Tak, lepiej połowić, chociaż uważamy i tak jak obserwujemy zawody, które się odbyły w tym roku, to jest największa liczba złowionych ryb podczas tych zawodów. Podsumowania, od razu będziemy też chcieli podziękować osobom, które włączyły się w te zawody, bo tak jak wiecie, no na początku ustalaliśmy, że będziemy chcieli tylko w postaci pieniężnej was nagrodzić, ale wiemy, że sporo osób się jeszcze dołączyło do tej imprezy i dorzucili coś od siebie. Zaczynamy. Zaczniemy od największej ilości złowionych ryb. Piotr Sosik, Andrzej Koszyk. Zapraszamy. Macie bon od firmy Undercarp. Undercarp ufundowało bon w kwocie 400 zł na zakupy. Do wykorzystania w sklepie. Pierwsza ryba zawodu, Wojciech Brzostkowski. Pierwsze dwie i ostatnie. Firma Deeper ufundowała Deeper, tak, najwyższej klasy. I oczywiście Bartek Kędziorek ukręcił przypony, jakie tylko ma na swojej stronie w ofercie, także też dziękuję. Dobra, to przejdziemy do sektora. Po kolei, sektor śruba z Base. Otóż ten. Wojciech Brzostowski, Jerzy Brzostowski. Tu masz to nagrody. To są nagrody, także pakujecie nagrody, także na razie może nie będziemy grać. Dzięki. Sektor Fantasy Base. Jarosław Kusmala, Robert Tyszkowski. Rano też byli zdziwieni. To sobie spakujecie, jak jeszcze rozejdziemy, nie? Sektor Invadera, Stefan Kłomski, Kornelis Różykiewicz. To jest
Kto nie pije, ten nie łowi. Tak jest. No, ostatniej nocy był zrobiony bikwisz. Chłopaki byli zdziwieni, jak rano do nich pojechali. Nie wiedzieli, że większa ich ryba od poprzedniej. 20:59. Jarek Kusmala. Nagroda ufundowana od firmy Monster. To sobie spabierzesz, wszystko zostaje. Mamy łóżko, mamy fotel, mamy sygnalizatory, to jest wow, dla ciebie. Spakuje się, bo jak nie, to mamy mieć. Nie, chcę dać radę. Dobra, dzięki bardzo. Trzecie miejsce. Adrian Górny, Rafał Kołacz. 40 lat. Tutaj firma Booking Fishing, Arkadiusz Kraszewski, ufundowała 5-dniowy pobyt na ekofarmie Żelechów. Bardzo dziękuję. No i to, co najważniejsze, proszę bardzo. Nagroda. Nie mówimy na głos, ile będziemy. Drugie miejsce, Piotr Sosik, Andrzej Koszyk. Brawo. Bardzo proszę. Gratulacje. Masz jeszcze później. To sobie zabierzecie ziarna i to? Tak. Firma Grinds ufundowała ziarna. Oczywiście Invader dodatkowo jeszcze dorzucił od siebie pelety. Booking Fishing, tygodniowy pobyt na Wygoninie. Bardzo proszę. I nagroda gotówkowa. Gratulacje. Masz miejsce w samochodzie? To się zabiorę z tobą do domu. Pierwsze miejsce Adam Karsławek, Kars, 49,2. Cicho. Gratulacje. Masz to. To sobie zabierzesz jeszcze zaraz. Tak. Firma Baton Bites ufundowała kulki. No i firma Booking Fish. Tygodniowy pobyt na kettle w Czechach. Wow. Ślicznie dziękujemy. Ślicznie. Oferta tu. Trubas! Korzystając z okazji, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. Oczywiście tym wszystkim sponsorom, którzy się tutaj dołączyli. Dla nich podziękowania będą wysłane pocztą, bo nie ma przedstawicieli. Nie ma przedstawicieli, także bardzo serdecznie dziękujemy. Ale chcieliśmy podziękować oczywiście Dominikowi, bo Dominik zaszczycił nas swoją obecnością, wystąpił w zawodach, pomógł też jednocześnie przeprawiać, także bardzo serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród i ogólnie za to, że wspiera nie tylko tą imprezę, ale wiemy, że wiele różnych imprez robi to charytatywnie, nigdy za to pieniędzy nie bierze, także bardzo serdecznie dziękujemy Dominikowi za ufundowanie. Dziękuję również. Dziękuję. Panowie, zapraszamy za rok. Oczywiście zapisy od dnia dzisiejszego, jeżeli macie życzenie. A są jeszcze wolne miejsca? Tak. Ale rzutowe ponownie, tak? Nie. Także dziękuję serdecznie. Zobaczymy. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, zobacz. Ale ja nie mówię z gatami, powyżej. Jeszcze raz. Miło. Na razie, do zobaczyska. Oby rychłego. Dobra, ja też tu byłem. Ja też walczyłem. Ja też to byłem, bimber piłem. Witamy wszystkich z nad wody. Właśnie zakończyły się otwarte
mistrzostwa teamów karpiowych na łowisku Wygonin. Z tego miejsca chcieliśmy podsumować tak na szybko i ogólną klasyfikację i też podziękować wszystkim sponsorom, którzy włączyli się w tą imprezę. Nagrodę za największą ilość złowionych ryb zdobyła drużyna Piersozik Andrzej Koszek. Pierwsza ryba zawodu to był Wojciech Brzostowski. Big Fish ostatniej nocy był złowiony. Prowadziła inna drużyna. Ostatniej nocy złowili Jarosław Kusmala, Robert Tryszkowski. Ryba ważyła 20,59 kg. W sektorach, sektor Invadera, Stefan Kłomski, Kornel Stróżykiewicz. Sektor Fantazy BS, Jarosław Kosmala, Robert Tyszkowski. Sektor Śruba z BS, Wojciech Brzostowski, Jerzy Brzostowski. Trzecie miejsce, drużyna Adrian Górny, Rafał Kołacz. Drugie miejsce, Piotr Sosik, Andrzej Koszek. No i pierwsze miejsce, panowie siedzą z nami. Za chwilkę przejdziemy do panów. Adam i Sławomir Karcz. Tak, za chwilę przejdziemy tutaj do chłopaków. Powiedzą kilka słów na temat taktyki, jaką przyjęli na tych zawodach. Ale tak na szybko chcieliśmy wymienić właśnie te osoby, które wspierały nas podczas tych zawodów, jeżeli chodzi o nagrody. W pierwszym miejscu oczywiście nagroda była ufundowana przez firmę Fishing Grind. Tak, i Button Bites, oczywiście producent kulek i producent ziaren. Drugie miejsce firma Invader, przekazaliśmy oczywiście tak dużą ilość peletów. Czy? Oczywiście no, firma Booking, tak, za pierwsze, drugie, trzecie miejsce to jest główny sponsor tej całej imprezy, który ufundował nagrody w postaci wyjazdów. I za pierwsze miejsce wyjazd zagraniczny, za drugie miejsce tygodniowy pobyt na Wygoninie i za trzecie miejsce wyjazd pięciodniowa na ekofarmie Żelechów. Dodatkowo firma Fishmaniak, dodatkowo również Deeper, tak, dla łowcy pierwszej złowionej ryby i Monster Fishing, tak, która ufundowała nagrodę za Big Fisha, czyli zestaw najnowszych sygnalizatorów. Chcemy też podziękować bardzo serdecznie portalom, które na co dzień udostępniały nasze zmagania, czyli karpiarze.pl i dodatkowo mamy nadzieję, że główny patronat, czyli Karpmax, też udostępni te zawody i będą wszystkie wyniki u nich bezpośrednio na stronie. Przechodzimy do zwycięzców. Panowie, jaka taktyka na tych zawodach? Na początku chcieliśmy podziękować organizatorom, że odbyły się takie super zawody. A taktyka była taka, że wozimy zestaw i czekamy tak naprawdę do pierwszej ryby na danej głębokości, z której będziemy mieli branie. Ryby mieliśmy co drugiej doby. Ale już jak wchodziły, to tak naprawdę na każdej wędce było branie. No i tyle, no. Co my możemy wam więcej zdradzić? Musicie tu przyjechać, sami odsiedzieć swoje, tak jak ja odsiedziałem tu już dużo dni w ogóle bez żadnego brania. No i później coś będziecie na ten temat wiedzieć. Krótko zwiedzę. Tak jest. Cóż to? Czyli nie jest taktyka do końca zdradzona. Trzeba wozić wędkę, czekać do pierwszego piku. No i sukcesywnie, jeżeli będzie pierwsze branie, drugie z danych głębokości, no to już... My już mieliśmy wtedy wszystkie cztery wędki na danych głębokościach. No i powiedzmy od drugiej doby mieliśmy branie na wszystkie wędki. Przynęty, jakie używaliśmy, to po prostu małe popki. Tak, w imieniu jeszcze Gankarp, naszej całej ekipy, chcieliśmy was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na drugą edycję, która również odbędzie się na Wygoninie. Już termin jest zarezerwowany. Zawody odbędą się od 26 września do 2 października 2021. I jeszcze raz chyba dziękujemy. No możemy sobie tylko podziękować, czyli Paweł, Konrad i ja chciałem podziękować tutaj za całą organizację, bo naprawdę chłopaki dużo pracy włożyli. Konrad, zwłaszcza pierwszej nocy, mega ciężka przeprawa wszystkich stanowisk, ale bardzo szybko się uwinął. W deszczu, tak, dokładnie. Także bardzo serdecznie dziękujemy. No i dziękujemy nagrywającemu Dominikowi Śrubasowi, który również ufundował
nagrodę sektorową, także bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie. Trzymajcie się.